Szanowni Państwo, dyrektor Nowak nie ma wyjścia, jak tylko poradzenia sobie z tą sytuacją. Jest scenariusz, który jest wyrysowany, zaakceptowany przez władze miasta i będzie on realizowany. Dlatego tutaj wierzę w to, że ta sytuacja da na pewno oddech grudziąckiemu szpitalowi, a przede wszystkim budżetowi miasta. I oddzielną sprawą są jakby oczekiwania, bardzo subiektywne spojrzenie, bo tu chodzi o pieniądze. Szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, że ktoś ma za dużo pracy, czy pracuje na starym sprzęcie, czy pracuje w pomieszczeniu, na który kapie z sufitu. A są takie szpitale w Polsce. Chodzi tutaj o pieniądze. Ja nie będę tak jakby odnosił się do tego, czy kwoty, które są w kontraktach, są za małe, czy są wystarczające. Możecie Państwo to sprawdzić, nie wiem, pytając tych lekarzy, czy oni zarabiają za mało. Ale też nie uważam, że lekarze mają prawo, mając na uwadze przysięgę, jaką składali, tak, stawiać dyrekcję szpitala w perspektywie tego, co się wokół tego dzieje, pod ścianą, mówiąc, że chcą więcej pieniędzy, że powinno się odbyć w formie negocjacji. Dyrektor Nowak wie, co robi. Wiem, że jakieś spotkanie się dzisiaj chyba odbyło w tej sprawie. Szczegółów nie znam, odsyłam do dyrekcji.